Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy BIM oraz Lean. Dzisiaj wracamy do przykładów, dobrych przykładów z całego świata. Będziemy mówić o projektach zintegrowanych. Reguły domowe znacie z poprzednich vlogów. Przypominam również, że jest to podróż przygodowa, więc proszę o oglądanie od pierwszego odcinka, dlatego że to ma swoją chronologię i pewną sekwencję. No to przechodzimy. Studium przypadków, tym razem zajmiemy się Australią, a konkretnie tak zwaną formułą Project Alliancing, czyli sojusz projektowy. Sojusz projektowy powstał dla przemysłu naftowego w początkach lat 90. Pierwszym takim przykładem to był Andrew Project dla BP na Morzu Północnym. Polegało to na tym, że te projekty były bardzo, bardzo takie ryzykowne, dlatego że nikt nie wiedział, ile one mogą kosztować, bo odnośnikiem była cena baryłki ropy naftowej, a wtedy to było bardzo płynne. Nie wiadomo było, czy one będą technicznie możliwe, to też zależało od warunków tam na morzu. Dlatego dla sprostania tym wszystkim wymaganiom wypracowano taką elastyczną formę dostarczania projektu, czyli tych aktywów inwestycyjnych. I wspólną cechą tych umów była taka, że wszystkie strony inwestycji zgadzały się rozwiązywać wszystkie konflikty wewnętrznie przy pomocy takiego scenariusza współpracy i usunięciu wszystkich takich różnych scenariuszy typu wygrany, przegrany, a więc albo wygrywali wszyscy, albo przegrywali wszyscy. Czyli taka ilustracja idei fair exchange, czyli uczciwej wymiany. Oni doszli do wniosku, ci projektanci tych umów doszli do wniosku, że mamy wiek XX, który się kończy wtedy, to jest taki wiek konkurencji, natomiast wchodzimy w wiek XXI, który ma być takim wiekiem relacji różnych połączonych, złożonych i nieprzewidywanych elementów. Takie typu te, jak u Taleba były te czarne łabędzie albo antykruchość. Wtedy, kiedy te stare reguły, takie ustalone reguły przestają funkcjonować. Konsekwencją tych projektów Project Alliancing, tych umów Project Alliancing było później jeszcze większa integracja, nazwano to później Integrated Project Delivery, czyli zintegrowane dostarczenie zasobów inwestycyjnych. I to była konsekwencja, czyli jakby Project Alliancing było taką kolebką tych zintegrowanych umów. No i mamy tutaj fajny taki cytat astronauty amerykańskiego Johna Glenna. Gdybym mknąłem przez przestrzeń, jedna myśl ciągle chodziła mi po głowie. Każda część tej rakiety była dostarczona przez najtańszego oferenta. Czyli, jak mówi znane polskie przysłowie, strach w oczy kole. Sojusz projektowy jest wtedy, kiedy inwestor z jednym lub więcej oferentów usługi, czyli mam tu projektantów, wykonawców lub dostawców, kluczowych dostawców, tworzą zintegrowany zespół roboczy dla dostarczenia konkretnego zasobu w ramach umowy, w której ich ekonomiczne interesy są ujednolicone z wynikiem inwestycji. A więc w sojuszu tym mamy tak zwykle. Wszystkie strony, które przyjmują na siebie zbiorową odpowiedzialność, przyjmują wspólną własność wszystkich ryzyk i również dzielą się zyskiem i bólem. Mam ilustrację taką dość poglądową i taką dość istotną, gdzie wszyscy są praktycznie w jednej łódce i elementy takiego sojuszu projektowego, który jest właściwie taką formą zintegrowaną, to jest wczesne zaangażowanie uczestników, wspólna organizacja, współdzielone cele, współdzielone ryzyka i korzyści, umowa sojuszu, taka zintegrowana, ekonomiczny model wynagradzania, o nim będzie później, no i transakcje handlowe są przeprowadzane przy otwartych księgach, czyli jest transparencja finansowa i również jest zobowiązanie do ciągłego doskonalenia w celu osiągnięcia wybitnych wyników. Dlatego, że bez tego ten model wynagradzania no, jest taki dość cienki. Pierwsze takie przewodniki zostały zapisane w Australii, tego Project Alliancing. Był taki przewodnik, który się nazywał Project Alliances Practitioner's Guide. On powstał w 2006 roku w stanie Victoria. Wypracował go Departament Skarbu i Finansów stanu Victoria.
Potem ten przewodnik został napisany jeszcze raz w 2010 roku, a we wrześniu 2015 powstała forma rządowa już dla całej Australii. O tym będzie zresztą dalej jeszcze. A więc tak, Departament Skarbu Stanu Wiktoria określa Project Alliancing jako metodę procedowania, gdzie wszystkie strony są zobowiązane do wspólnej pracy w dobrej wierze, działając w integracji i podejmując decyzje najlepsze dla przedsięwzięcia. Pracując jako zintegrowany, kooperujący zespół, podejmują jednomyślne decyzje we wszystkich kluczowych aspektach dostawy zasobu. Umowy typu Alliance, czyli sojusznicze, opierają się na wspólnym zarządzaniu ryzykiem i realizacji projektu. Wszystkie strony wspólnie zarządzają tym ryzykiem w ramach umowy sojuszu i dzielą się wynikami projektu. Główne inicjatywy aliansu, czyli tego sojuszu w celu ochrony intencji projektowej, to jest tak, wybór biura projektowego no będzie Quality Based Selection, to jest specjalny taki system rekrutacji, z warsztatami informacyjnymi, z obowiązkowymi warsztatami informacyjnymi, dlatego już takiego wąskiego kręgu tych oferentów. Architekt jest pełnym partnerem sojuszu, on reprezentuje zespół sojuszu oraz zespół zarządzania. Zespół projektowy jest zintegrowany z resztą sojuszu w Big Room dla całej inwestycji, czyli wszyscy siedzą razem. Struktura sojuszu zapewnia wczesny i bezpośredni dostęp do zespołu budowlanego, łącznie z podwykonawcami, a więc jest wczesna integracja jak największej ilości uczestników. Charakterystyka tych umów sojuszu projektowego. Jaka jest różnica między umową tradycyjną a sojuszem projektowym? A więc w tradycyjnym podejściu wiadomo, wykonawca jest zmuszony do minimalizacji ceny ofertowej dla wygrania przetargu, przenosi ryzyka na inwestora, wyszukuje słabe punkty umowy, specyfikacji zakresu, wszystko to wiemy. Wzrost przychodów musi zapewnić sobie, a więc mamy value engineering, czyli inżynieria ceny, czyli są te wciskania zamawiającemu tanich produktów, które jeszcze jakoś tam spełniają istotę, ideę projektu. No i wykorzystanie zwiększenia zakresu zmiany przestojów jako metod maksymalizacji opcji zysku, czyli również łącznie z kłótniami między prawnikami. Natomiast model umowy sojuszu projektowego zapewnia wspólną odpowiedzialność za część lub całość ryzyk inwestycji. Mamy brak dzielących strony ścian w umowie, czyli nie ma okopów takich, że wszyscy się okopują, wszyscy kooperują tutaj zamiast tego. Wybór ludzi następuje na bazie najlepszych dla danej inwestycji, między innymi właśnie ta selekcja. Model komercyjny scala wszystkie cele wszystkich stron, jednomyślne decyzje i przez to brak kłótni, dlatego że one są negocjowane. Zogniskowanie jest na całości inwestycji, a nie na własnych kawałkach wszystkich uczestników, czyli nie ma takiej postawy, że to jest ich problem, a nie nasz. Struktura jednego źródła zarządzania, jedności składającej się ze wszystkich istotnych części. Czyli to jest praktycznie taki joint venture. W sojuszu zintegrowany zespół jest ustrukturyzowany dla rezultatów, czyli fokusem jest wydajność, a nie umowa. Umowa jest tylko dodatkiem. Charakterystyka tych umów, co tworzy dobry sojusz. Sojusz projektowy to jest więcej niż normalna umowa, to stworzenie więzi między wszystkimi kluczowymi uczestnikami, czyli firmy jednostki, systemem i strukturą zadania inwestycyjnego, kulturą i zachowaniami. Celem jest osiągnięcie wyjątkowych rezultatów, zamiast jedynie tradycyjnie dostarczyć inwestycje o czasie i budżecie. Istotne jest wyeliminowanie konkurencji, ceny w wyborze zespołu wykonawczego. Jakie typy projektów najlepiej się nadają do sojuszy? Sojusz projektowy najlepiej się sprawdza w projektach z dużą ilością niewiadomych i z wysokim poziomem skomplikowania. Zwykle wiąże się to z radykalną lub szybko rozwijającą się technologią, krótkim, elastycznym czasem realizacji, intencją ekonomicznego dostarczenia wartości, no tu w grę wchodzą innowacje przede wszystkim, i potrzeba redukcji kosztów. Takie projekty mogą zawierać wysokie ryzyko uczestników, o tym też za chwilkę powiem, lub zewnętrznych czynników i częściej występują w nich problemy związane z programem kapitałowym inwestora, a nie z zasobami i możliwością realizacji tej inwestycji. Stosunkowo prosta forma umowy sojuszy sprzyja szybkiemu startowi inwestycji. Jakie są typy sojuszy projektowych? Są trzy właściwie. Sojusze zbudowane dla osiągnięcia lepszych poziomów wykonania niż jest to możliwe przy użyciu metod tradycyjnych. Drugi typ to jest sojusze, które są zbudowane, aby umożliwić inwestorom osiągnięcie znacznie większych i bardziej złożonych programów kapitałowych bez zwiększania zasobów. Trzeci typ to są kombinacje tego pierwszego i drugiego typu. Proces selekcji kryteria dla wyboru typu sojuszy jest zogniskowany na jakości i zaangażowaniu, niezależnie od kategorii.
Jakie są komercyjne ramy sojuszy projektowych? Wszystkie strony są świadome kosztów związanych z dostarczeniem zasobu, oczekiwanego zysku lub strat dla wszystkich zainteresowanych, czyli wszyscy wiedzą, co ich czeka. Te ramy finansowe składają się z trzech części. Pierwsza, one są nazywane, oryginalnie są nazywane limbs, czyli takie części ciała. Powiedzmy, że to są nogi, trzy nogi. Pierwsza noga to jest związana z płatnością wykonawcą bezpośrednich kosztów inwestycji, czyli to, co oni muszą wydać. Druga noga obejmuje nadwyżki firmowe oraz profit, czyli te takie jakby koszty już wewnętrzne firmowe tego uczestnika oraz jego marża, znaczy jego profit, który łącznie daje taką marżę. Natomiast trzecia część to jest taka trochę ezoteryczna, to jest ta poduszka, która jest przeznaczona na zyski i straty. Na ogół jest to 50-50 w podziale inwestora i wszystkich uczestników, nie od inwestora. Część trzecia bazuje na wydajności wykonania w porównaniu z ustalonymi kryteriami, tak zwanymi Key Result Areas, czyli KRA. One są zastosowane dla wyasygnowanej puli funduszu z budżetu. Te główne zakresy rezultatów, one są dokładnie, bardzo dokładnie liczone. Ta trzecia część może obejmować udział w nadwyżce lub stracie kosztu kapitałowego również. Jakie są zasady podziału zysków i strat? A więc przede wszystkim to musi zachęcać ten podział sojusz dla osiągnięcia wyjątkowych wyników. To jest jakby cel całej tej takiej relacyjnej umowy. Ten podział musi być powiązany z realnymi ryzykami i korzyściami. Jedyna droga do zwiększenia zysków prowadzi przez wybitną wydajność wykonania. Każda strona posiada znaczące zachęty. Nie ma scenariusza wygrany, przegrany. Wszyscy albo wygrywają, albo przegrywają. Finansujący inwestycje jest zaangażowany w maksymalizację zysków, a więc tylko wygrana albo przegrana dla wszystkich. Istnieją powiązania między odrębnymi elementami. Nie ma czegoś takiego, że jedna strona rozgrywa drugą, a więc jest pełna kooperacja. No i oczywiste rzeczy typu zwykłe wykonanie to jest zwykły zysk, słabe wykonanie słaby zysk, wybitne wykonanie wybitny zysk i to jest rzeczywiście egzekwowane. Jak to wygląda? A więc mamy tę pierwszą nogę, to są te bezpośrednie lub pośrednie koszty inwestycji, te, które wykonawcy muszą zapłacić, realizując te inwestycje i zamawiający te koszty zwraca. To jest gwarantowanie zapłacone. Druga część, to już się robi ciekawie, bo to już wtedy się robi ten koszt. Bo pierwsza noga to jest taki jakby wstępny koszt docelowy. Tutaj mamy już ten koszt ostateczny docelowy, ten, który ma się okazać. No i mamy tutaj, dochodzą te jakby koszty wewnętrzne firmy plus profit i to się składa na marżę. Załóżmy, mamy taki przykładowy projekt, gdzie wstępny koszt docelowy wynosi 100 milionów, powiedzmy australijskich dolarów, bo to jest dla Australii, gdzie firma wykonawcza ma tutaj udział 90 milionów, projektanci mają 5 milionów, no i właściciel, czyli zamawiający ma tutaj również 5 milionów, gdzie firma wykonawcza ma z tego profit, który wynosi 9 milionów i projektanci tutaj mają wysokość 20%, czyli mają powiedzmy 1 milion dolarów. Także tak mniej więcej się kształtuje ta marża, która jest oczywiście też do podziału i również są uczestnicy, którzy to liczą. Za chwilę o nich też powiem. Natomiast ta trzecia część, trzecia noga, ona jest związana tylko z tymi wydajnościami. Albo jest słaba wydajność, albo jest średnia wydajność, czyli te 50%, albo jest super wydajność, to jest 100%. I te wydajności, one, powiedzmy ta słaba wydajność, ona wchodzi na marżę uczestników. I to jest tak zwana skórka w grze. Autor tego opracowania, tej formuły, Project Alliancing dla Australii, on był zdania, że ta marża również powinna być w grze. Czyli jest to rzeczywiście wtedy taka jakby
pełne ryzyko wykonawców, że jeżeli mają słabe wykonanie, to, to tracą im marżę. Natomiast dopuścił dla bardzo słabego wykonania, on dopuścił również wcześniej takie, takie jakby wentyle, czyli zabezpieczenie przy pomocy redukcji pewnych ryzyk, dlatego że zasada musi być taka, że albo wszyscy wygrywają, albo wszyscy przegrywają. Także, także ci, którzy to będą liczyć, za chwilę o nich też będzie, oni muszą to mieć na uwadze, że nie ma sytuacji, gdzie ktoś wygrywa, a inni przegrywają. To jest przykładowy taki result areas dla takiego przykładowego projektu. Załóżmy, że inwestor sobie wybrał 5 takich zakresów, więc koszt, harmonogram, jakość, relacje społeczne i funkcjonalność. No i mamy, załóżmy, te minimalne warunki, czy dostarczenie dla kosztu, dostarczenie inwestycji w ramach budżetu. Dla wybitne są dostarczenie inwestycji o 20% poniżej budżetu. Dalej mamy harmonogram, czyli dostarczenie inwestycji w terminie, wybitny cel w zakresie wydajności harmonogramu jest dostarczenie inwestycji o 6 miesięcy wcześniej. Załóżmy, tak jest ustalone. Jakość, uzgodniona specyfikacja, natomiast wybitne cele to są jakieś specjalne wisienki na torcie i tak dalej. Relacje społeczne, to wszystko macie zapisane, natomiast chodzi o to, że te rzeczy, one są wszystkie dokładnie liczone i wyciągana jest później średnia z tego, że mamy, to nie jest jakoś tak na gębę, tylko to jest dokładnie liczone. A jak to jest liczone? Między innymi właśnie, no, jeżeli wykonanie nie spełnia minimalnych warunków satysfakcji, a tym bardziej nie może być uznane za wybitne, uczestnicy projektu otrzymują jedynie własne uzgodnione wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów. Czyli jest to w pewnym sensie strata i w ramach sojuszu jest to uznane za dzielenie się bólem. Ale uczestnicy są odpowiedzialni tylko za własną działkę tej całej puli, która jest do podziału albo na straty. Natomiast bardzo istotne jest to, że w zleceniach publicznych w formule Project Alliancing jest obowiązkowy tak zwany audytor finansowy i on to wszystko liczy. Także to jest jakby zewnętrzny taki audytor, który liczy, ile która strona ma uzyskać zysków albo strat. Elementy wspomagające tę zintegrowaną formułę Project Alliancing, to później to już IPD, czyli Integrated Project Delivery, to mamy tutaj sporo elementów z Lean Construction, a więc Lean Last Planner System, metoda pool, czyli tworzymy, robimy coś, co tylko konkretna kolejna stacja procesu wymaga. Tag time, o którym była już mowa. Harmonogramy, które bazują na lokalizacjach, tak samo to wszystko było już omawiane. Target value design, w tej chwili to się nazywa target value delivery od kilkunastu lat. Set based design, tak samo było o tym mowa, czyli projektowanie w zestawach rozwiązań. No i planowanie takiego wizualnego warsztatu pracy 5S, czyli to, co również jest zapoczątkowane w Toyota Production System, czyli mamy sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina, a więc takie porządkowanie i wizualizowanie warsztatu pracy i zero wniosków o informacje, czyli RFIs. One mogą być tylko wtedy, kiedy ktoś coś przyrzekł i można tylko zapytać, czy to przyrzeczenie zostało wykonane, czyli jakby potwierdzenie tego wykonania. Taki jest element, który wspomaga również te projekty. To mamy kilka faz, to możecie sobie doczytać, natomiast myśmy zaproponowali w mapie drogowej taką przedfazę realizacji, właściwie udzielenia zamówienia, które się nazywa Macro BIM. I to Macro BIM, ono byłoby w tym miejscu między innymi właśnie. Także to Macro BIM, ono ma na celu przenieść ostateczną decyzję inwestora, startu całej inwestycji na jeszcze wcześniejszą fazę, żeby w ogóle nie uruchamiać całego mechanizmu finansowania całego tego projektu. Także im wcześniej jest ta decyzja podjęta, to zresztą możecie doczytać albo posłuchać to, co było o Macro BIM w pierwszych vlogach. Chodzi o to, żeby ta ewaluacja inwestycji była w jak najwcześniejszej fazie.
Tu mamy te wspomniane przewodniki dla Australii, 2006 rok ten pierwszy i potem ten ogólny dla całej Australii z września 2015 roku. Tu mamy sumę rocznych wartości różnych projektów Alliancing. No, te czerwone to są publiczne, oczywiście, no bo wszystko było pięknie poustalane. Ci audytorzy byli również obowiązkowo zgłaszani na wszystkie te inwestycje. Natomiast no, w tych prywatnych jest tutaj trochę mniej. No, jak mówi znane polskie przysłowie, nie miała baba kłopotu, to by nóżki nie złamała. Pierwsze inwestycje, one są głównie infrastrukturalne w Australii. Mamy tutaj dwie inwestycje z Tasmanii, dwie inwestycje z Nowej Zelandii, z Auckland. Drogowe, wodne i tak dalej, gazowe. I przykład. Przykład sojuszu projektowego to jest rewitalizacja głównej sali koncertowej w Melbourne, Hammer Hall. Widzimy, 4 lata to trwało. Mamy tutaj głównych aktorów tego sojuszu. Tak wygląda to z zewnątrz, a tak w środku. I co to było? No więc jest to 30-letni obiekt, rewitalizowany przez 4 lata w koszcie 135-136 milionów australijskich dolarów. No i Ian McDougall, architekt, on tutaj taki fajny cytat opublikował. W sojuszu nie ma klienta, sojusz sam jest klientem. A więc jest to, praktycznie wszyscy są w jednej łódce. Ryzyko i zyski zostały podzielone między uczestników projektu. Wybór biura architektonicznego był oczywiście według tej selekcji, o której mówiliśmy na początku. Quality Based Selection, zawierał warsztaty, które były obowiązkowe, no i architekt został partnerem sojuszu. Wszyscy się spotkali i pracowali w jednym pomieszczeniu, w Big Room. Key Result Areas były ustalone na samym początku, projektowe, operacyjne i komercyjne, także to było też wszystko pozapisywane. No i struktura sojuszu umożliwiła wczesną integrację generalnego wykonawcy i podwykonawców dla sprawdzenia wykonalności idei projektowej. Jakie były trudności? No przede wszystkim to, że sojusz powstał na, jak już mówiliśmy, na tych projektach naftowych, projektach inżynieryjnych i to była taka, no, jedna z pierwszych adaptacji sojuszu dla projektu kubaturowego. No oczywiście konieczność wczesnej definicji tych KRAs dla pewności sojuszu, no i również istotne było zdefiniowanie, kłopotem było zdefiniowanie zakresu i stworzenie tego kosztu docelowego w celu ochrony budżetu. Natomiast co poszło dobrze? No przede wszystkim to, że wszystkich zabrano przy jednym stole, czyli siedzieli wszyscy razem. Zespół projektowy został wybrany przy pomocy tak zwanego expressions of interest, czyli takiego zdeklarowanego zaangażowania. I również końcowy wynik był taki, że zespół dostarczył wartość dla zainwestowanych pieniędzy przy wyjątkowych rezultatach, a więc osiągnęli maksymalną wydajność. Teraz trochę o sprawach zaległych. We vlogu numer 3 wspomniałem o szefie Netflixa, gościu, który się nazywa Reed Hastings. Od początku tego roku on już nie jest szefem, złożył tę funkcję. Natomiast druga rzecz to jest taka na bieżąco, no, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Bardzo niepokojące wieści tam dochodzą z Izraela. Także no, mamy nadzieję, że nie będzie nic, nie będzie żadnej eskalacji. No, zobaczymy. Także to będzie na tyle. Natomiast w następnym vlogu opowiemy również o tych umowach Project Alliancing, ale przeniesiemy to do Europy, a konkretnie do Finlandii. Powiemy szerzej o tym, co się dzieje w Finlandii, że to jest bardzo ciekawa rzecz, co oni tam robią zarówno z LIN, jak i z umowami relacyjnymi oraz z BIM-em. Także na dzisiaj zostańcie zdrowi i do następnego razu.